Jesteśmy w Poznaniu i oprowadzimy Was w tym i w następnym odcinku po ciekawych miejscach Poznania, trochę turystycznych, a też takich nie za bardzo turystycznych, naszych ulubionych. Dawno nas tu nie było, bo zawsze to, co jest blisko, wydaje się mało atrakcyjne i chyba trochę zapomnieliśmy, jak fajnie Poznań wygląda. Dzisiaj posunujemy się trochę po uliczkach Starego Miasta. Pokażemy Wam, co ciekawego jest. Możecie sobie pojechać na przykład takim meleksem po Poznaniu i zwiedzić Poznań z kołami samochodu, ale łatwiej go zwiedzić pieszo, bo można zobaczyć dużo więcej fajnych miejsc. Co do wielkości rynek w Polsce. I widzę, że pręgierz odnowili. Ej, widzisz, jaki on jest czarny? Mhm. Za naszych czasów, jak my chodziliśmy na chlanie, to się wszyscy umawiali pod pręgierzem. I trudno zawsze było siebie znaleźć. A w ogóle tutaj jest takie osobiste trochę wyznanie, bo tu jest miejsce, gdzie się poznaliśmy z Agnieszką. O, rzeczywiście, no. W tym miejscu właśnie. Jesteśmy przed kościołem farnym w Poznaniu. Wszyscy na to mówią fara. Jest też tak, że wielu turystów przychodzi tutaj obejrzeć ten dawny jezuicki kościół, który został zbudowany w XVII wieku. 1650 rozpoczęto budowę. Jest to budowla barokowa. Zobaczcie, jak wygląda z zewnątrz i może uda nam się na chwilę wejść do środka. Jesteśmy przy pomniku Bamberki. Kiedyś tutaj w rejon Poznania i po drugiej stronie Warty głównie osiedliło się mnóstwo osadników z Bambergi. Oni się wyróżniali ekstrawaganckimi strojami i od tego czasu stali się synonimem braku gustu modowego. Jest też powiedzenie, czy to zimą, czy to w lecie, poznasz Bambra po fiolecie. To jest zamek na Górze Przemysła. On został odrestaurowany jakiś czas temu, odbudowany. Właściwie ta wieża została odbudowana. To się wiązało z
licznymi dyskusjami poznaniaków, czy fajnie to wygląda, czy nie. Poza dawnych czasów widać było tylko te mury tutaj i ruiny, a teraz jest to takie trochę za bardzo kolorowe, to tak jak ten zamek w Quebec City. Zamek, hotel. Tak mniej więcej to wygląda, dla mnie to jest takie skojarzenie. Ale fajnie tu wejść, jest bardzo fajna panorama miasta stąd. Widać stary rynek, no a także jest Muzeum Sztuk Użytkowych, które też przy okazji warto odwiedzić. W ogóle nie wiadomo, jak stary jest ten zamek. Wiadomo, że przemysł przebudował go w XIII wieku. Mhm. A kiedy powstał, to dokładnie nie wiadomo. Mhm. Może ktoś z Was wie, to napiszcie w komentarzach. Poznań to wiadomo, rogale świętomarcińskie. Więcej o rogalach na pewno możecie się dowiedzieć, ale też zobaczyć, jak się je robi w Muzeum Poznańskiego Rogala. Tak, rogala świętomarcińskiego. Słuchajcie, u nas w naszym muzeum możecie nauczyć się mówić po poznańsku, możecie zrobić własnego rogala, a na koniec nawet można go spróbować. Wylądowaliśmy na Śródce, gdzie kiedyś Śródka nam była bardzo bliska ze względu na kino, którego już tutaj nie ma. Kino Malta. Tutaj się mieściło. Śródka to jest tysiącletnia osada, starsza niż Poznań. Była takim wsparciem dla książącego grodu na Ostrowie Tumskim, do którego zaraz przejdziemy. Głównie skoncentrowana była na handlu i rzemieślnictwie. W XIII wieku wyznaczono jakby tutaj rynek i układ ulic, ale jakoś dalej się nie to mocno nie rozwinęło i zaczęto inwestować po drugiej stronie Warty w Poznań, dzisiejsze Stare Miasto. To jest jeden z takich bardziej znanych murali w Poznaniu. Powstał niedawno. Mural, on jest jedynym muralem 3D. Czy nie wiem, czy jedynym, ale jedynym na Śródce muralem 3D, przedstawiającym takie życie właśnie rzemieślnicze, handlowe Śródki. Jest zainspirowany fotografiami z lat 20. ubiegłego wieku. Katedra zbudowana w 1051, o ile pamiętam, to zaraz się poprawię tu na ekranie, jeśli to nieprawda. No częściowo zburzona w czasie wojny i odbudowana, no ale to jest jedna ze starszych budowli w Poznaniu. XI wiek. Tak to się robiło w XI wieku.
jesteśmy w krypcie pod katedrą. Tutaj są groby m.in. Mieszka pierwszego władcy Polski, Bolesława Chorobrego, pierwszego króla, Mieszka drugiego króla, czyli Piastów. Ciekawe miejsce, bilet za 4,50. Warto tu się pojawić i tu możemy też zobaczyć te pierwsze oryginalne mury jakby z IX-X wieku, gdzie tutaj, z X-XI wieku. Taka ciekawostka i to wszystko tutaj w Poznaniu. No, tu się pojawiają cegły, czyli to już jest XIV wiek, ale tutaj są kamienie, czyli najstarsza część. I tu jest krypta Mieszka. A tutaj już krypta Bolesława Chorobrego. Może inna krypta. Wiecie, jak jest po angielsku Bolesław Chorobry? Bolesław the Brave. Brave, brave Bolesław.